Niski wzrost, szczególnie u faceta, jazda motocyklem. Zapytanie internauty. Witam, mam problem. Jestem niskim gościem, mam 160 cm wzrostu i 50 kg wagi. Kocham motocykle, przed tym jeździłem 50 Aprilla RS50, która ma dość wysokie siedzisko, ale jakoś sobie radziłem. Teraz chciałbym sobie zrobić prawo jazdy kategorii A i tutaj jest moje pytanie, czy z takim wzrostem mogę śmiało zapisać się na kurs prawa jazdy? Czy są osoby z takimi wymiarami, co poszły i zdały? Proszę o jakąś poradę. No, ja mam 1,76 m, dlatego no, sięgnąłem po prostu na YouTube'a, zacząłem od przeglądu vlogów motocyklowych i znalazłem zaraz filmik, w którym praktyk, gość, który się zdecydowanie zna na tym, twierdzi, że niski wzrost nie jest żadną przeszkodą. Opisuje tutaj bardziej przypadek swojego kolegi niż swój, no ale z tego widać, że ten jego kolega daje sobie radę. Podał jeszcze parę przykładów jakichś tam sławniejszych motocyklistów, którzy tam mają, że tak powiem, 1,60 m w kapeluszu i też dają radę. Natomiast jakie jest praktyczne rozwiązanie dla Ciebie, jeżeli masz taki problem? Tutaj sprawa jest dla mnie prostsza, bo gość jeździł na motocyklu, czyli poszedłbym do jakiejś szkoły jazdy, poprosił o jazdę próbną, jak sobie na Yamaszce XJ6 dajesz radę, no to jest wszystko ok. Bardziej tutaj chodzi, abyś zdał egzamin państwowy, dał radę sobie na egzaminie państwowym wykonać poprawnie zadania egzaminacyjne, niż potem o jakąś późniejszą jazdę. Natomiast jeżeli mimo wszystko czujesz, że na egzaminie państwowym rady sobie nie dasz, to poproś lekarza o tak zwany kod 4408. Brzmienie tego kodu to jest wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi i jednocześnie w pozycji siedzącej. Jak już zdasz egzamin, to możesz spróbować ten kod zmienić, no i po prostu jeździć już normalnymi motocyklami. I też mi tutaj bardziej chodzi o jakieś sprawy sporne z policją, czy z jakimś ubezpieczycielem. No, policjant zobaczy ten kod, no i może Ci 500 mandatu łupnąć, jak nie masz motocykla dostosowanego do tego kodu. Natomiast z mojej praktyki lekarskiej, no, ten kod częściej potrzebny jest kobietom niż mężczyznom. No ale też niektóre panie najpierw nie sprawdzą, czy sięgają tymi nóżkami na dużym motocyklu, a potem jest kłopot, bo trzeba płacić jeszcze raz lekarzowi i zmieniać orzeczenie lekarskie, a potem wymieniać prawo jazdy, czyli koszt kilkuset złotych niepotrzebny, jeżeli, że tak powiem, nie przećwiczyłeś, czy ten kod jest Ci potrzebny. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Lekarz uprawniony do badań kierowców. Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia w temacie niski wzrost, a duży motocykl, no to oczywiście napisz to w komentarzu do tego wideo. No mam taką cichą nadzieję, że nawet niskie osoby mogą wsiąść na ten większy motocykl, a nie tylko męczyć się na jakiejś tam kategorii A1. Czy nawet mając 3 lata B, jeździć motocyklem na A1, gdzie tak naprawdę prawa jazdy on nie potrzebuje.